Chciałem dzisiaj zaprezentować rejestrator HD Turbo TVI Hikvisiona. Kolega poprosił mnie, abym mu założył tutaj w Londynie monitoring w mieszkaniu. W późniejszym okresie to będzie też w miejscu pracy. Ale prosił mnie, żeby ten monitoring nie był zbyt drogi, ale cechował się dobrymi warunkami technicznymi, żeby ładnie pracował, nie zawieszał się. Więc postanowiłem, że zrobię mu ten system nie sieciowy IP. Tutaj otwieram pudełko, będę pokazywał, co jest takie. Tylko HD. W HD on jest bardzo zbliżony do starej technologii analogowych kamer. Aczkolwiek w tej chwili są to już kamery wysokiej rozdzielczości HD, HD. I tak producent chiński zapakował rejestrator. Tak wygląda. Bardzo ładny. Jest to rejestrator na cztery kamery. Tutaj podłączamy te cztery kamery i cechuje się tym, że maksymalna rozdzielczość kamery to jest 3 megapiksele, którą możemy podłączyć tutaj razy 4 sztuki. Są w tej chwili nowsze rejestratory, identycznie wyglądające, z tym, że maksymalna rozdzielczość, którą przyjmują, to jest 5 megapikseli. Także to jest różnica. No, tu jest maksymalnie można podłączyć kamerę 3 megapiksele, tam w trochę droższych. Od razu może powiem, że to jest koszt no, na funty około 25-30 funtów, no 150 zł. Jeśli więcej dopłacimy do tego, to możemy podłączyć kamery 5 megapiksel. Taka kamera też nie jest zbytnio droga, 25-30 zł na złotówki już. Droższa od 2-megapikselowej. Kamery będą cztery. Jedna to będzie taka. To jest też 2 megapiksele. OK, więc takie trzy kamery mamy, wszystkie są takie same, ten sam model. Dobra. OK, w pudełku jeszcze jest taka zawartość. W tej chwili tej klasy monitoring, ten co tutaj mamy na stole, może każdy człowiek sobie założyć. Nie jest to skomplikowane. Są to kamery zewnętrzne. Ja cenię sobie tę kamerę bardzo za to, że jest fantastyczna regulacja. Jak ona już jest zamontowana na ścianie, to wtedy bardzo ładnie ta kuleczka pracuje we wszystkie strony. I jak już ustawimy to, co chcemy oglądać, to tylko tą śrubkę, dokręcamy tą śrubkę, ta śrubka nam blokuje tutaj cały system i już w ogóle nam się nie rusza ta kamera. Naprawdę bardzo lubię tą kamerę. Kolega też prosił mnie, żeby to były takie sympatyczne kamery, nie rzucające się w oczy. No i chciał właśnie takie tego typu kamery. No taka kamera to jest chyba najmniej widoczna, nie psuje elegancji mieszkania. No ale to zależy kto jaką lubi, a on akurat wybrał taką.
trzy wyjścia. Tu jest zasilanie, tu idzie sygnał. Tu mamy menu OSD. Teraz należy przejść do zamontowania twardego dysku. Twardy dysk jest niezbyt obfity, jest to 500 MB. Aby zainstalować dysk twardy, do środka musimy otworzyć obudowę. Z tej strony są dwie śruby. Z boku mamy kolejne dwie śruby. Producent w komplecie zaopatrzył nas w śruby do twardego dysku. Oprócz śrub dostaliśmy przewód zasilający twardego dysku. Tym przewodem płynie napięcie, a to jest przewód sygnałowy, którym łączymy płytę główną z twardym dyskiem. Tutaj jest gniazdo. W każdym rejestratorze Hi-Visiona producent oferuje nam zgranie materiału na zewnętrzny dysk, pamięć, poprzez gniazdo USB. Mamy tutaj z przodu gniazdo, w które włożymy sobie naszą pamięć. Najlepiej się spisuje nawet taki malutki nośnik. Ja kupiłem SanDiska 32 GB. Mamy z przodu zainstalowaną w tej chwili tutaj pamięć 32 GB. Opiszę teraz z tyłu gniazda. Więc tutaj podłączamy kamery stosownym przewodem. Tu wkładamy myszkę w to gniazdo USB. Te dwa porty to jest wyjście wideo VGA i HDMI. Oczywiście kamery są HD, więc zapomnijmy o połączeniu monitora tym przewodem. I jeśli mamy stary monitor, który nie ma gniazda HDMI, to radzę to pozbyć się i kupić monitor odpowiedni. I łączymy wtedy ten monitor tym przewodem HDMI. Tutaj mamy wejście dźwięku. Możemy do tego rejestratora dokupić mikrofon. I tu z tego mikrofonu wchodzi sygnał audio. Lewy, prawy kanał, jest to w stereo. Ten rejestrator podłączamy do routera przewodem sieciowym. Wtedy uzyskamy dostęp do wszystkich operacji, które nam daje program, przez laptopa, przez telefon lub tableta. To jest bardzo ważna rzecz, bo no, nie będąc w domu, możemy przejrzeć, co się dzieje. Tu jest zasilanie z zasilacza, który nam dał producent. Trzeba pamiętać, że taki rejestrator jest dobrze raz na tydzień wyłączyć i włączyć, zresetować, ponieważ gubią się. Czasami jest tak, że kamera jedna jest niewidoczna, chociaż rzadko, to jest bardziej w systemie IP, ale no tak jak w komputerze. Dobrze jest wyłączyć na parę sekund i włączyć. Wtedy się zresetuje ją, bardzo ładnie pracuje. To jest bardzo ważna czynność. Kamerę podłączamy bardzo prosto. Wszystkie kamerki mają wyjścia takie bęce z dwoma bolcami. Przewody są zawsze zakończone żeńską stroną bęce i ten przewód, drugą część przewodu wkładamy, wsuwamy i później trzeba w prawo zakręcić, bo te bolce to chronią połączenie, żeby nam się nie rozłączyło. I w ten sposób już jest sygnał podany z kamery do rejestratora. Rejestrator będzie nagrywał na twardy dysk.
każdą kamerę należy zasilić. Przeważnie to jest 12 V. I do tego celu no, do czterech kamer 2-3 ampery w zupełności wystarczą. Producent podaje pobór napięcia tej kamery. Ona pobiera maksymalnie 4 W. 4 W dzielimy przez napięcie 12 V, to wychodzi pobór 333 mA. Także do 4 kamer 2 ampery powinno wystarczyć. Z instalację przewodową do kamer nie mogę poprowadzić tak, jak to najczęściej jest w Polsce, że do tego służy bruzdownica, wycinamy kanał, do środka wkładamy wszystkie przewody i tego nie widać. Tutaj właściciel nie chce tego zrobić, więc trzeba poprowadzić przewody na zewnątrz budynku, na elewację. Do tego się stosuje takie rurki PVC, koloru najczęściej białego lub siwego. I ja w tych rurkach, te rurki mają średnicę 20 mm, akurat to jest łączeniówka takich rurek. I wyprowadzę przewody, które wejdą tutaj przez, zrobię otwór w tej puszce, wejdą do tej puszki. I dwie kamery będą w lewo szły mieszkania od wyjścia tej puszki, dwie w prawo, więc tu będą wychodzić dwa przewody i w prawo dwa. Tu są takie specjalne śruby nagwintowane. I tą 20 rurę, ona ma 2 metry długości. Tutaj włożę w środek, ta jest troszeczkę większa. Po czym jak tutaj się skręci tą śrubę, mniejsza z tym, to ona dociska te zęby z boku i to już jest takie połączenie poważne. Ta puszka jest idealna do takich rozwiązań. Jest tutaj we wszystkich sklepach z kamerami sprzedawana, ponieważ ona ma gwinty, w które właśnie możemy włożyć sobie te śruby nagwintowane. Tak wygląda w środku. Również są też wyjścia na rurki te 20 tego typu. Oczywiście tutaj musimy sobie wyciąć ten plastik i po włożeniu tej rurki w środek tej, bo ona tak wchodzi do środka, już jest tak spasowane to połączenie, że się uznaje tutaj w Anglii, że jest wszystko ok i woda nie powinna wejść. Także tutaj jest to, ta puszeczka jest bardzo szczelna, zamykana śrubami. 45 stopni tylko się przekręca te cztery śrubki, ona jest zamknięta. No i taką puszkę się stosuje. Później tą rurką dochodzimy do miejsca, gdzie ma być kamera. I ta rurka również będzie wchodziła w taką puszeczkę. W tej puszce będzie koniec przewodu. Koniec przewodu RG59. I do niej wejdzie przewód ten od kamery. Z którym z tych wejść? Generalnie to się robi z dołu, żeby deszcz nie wszedł do puszki. I w środku jest połączenie. Połączenie, które w Anglii, przepraszam, nie izoluje się w żadne taśmy i tak dalej, tylko gołe zostawić. I kamerę, generalnie w Anglii tak kamery tak zakładają na puszkę albo obok. Tylko ta odległość powinna być jak najmniejsza, żeby nikt nie miał możliwości podejść i przeciąć tego przewodu. Ten przewód jeszcze się chowa w specjalne rurki. Także to powinno być nad puszką, gdzieś z boku, żeby tylko było tego przewodu widać jak najmniej, a praktycznie można zrobić, że w ogóle. To tak wygląda. Rurki, one mają 2 metry i je musimy czymś przymocować do fasady. Więc kupuje się tutaj takie bardzo tania sprawa, nie wiem, chyba to funta kosztuje. 5 jest takich uchwytów. To jedną śrubką się wkręca na kołek do elewacji i później rurki przepuszcza się przez to. Jeśli chcemy skręcić z rurką w prawo, w lewo, to takie tutaj się stosuje łączeniówki kąt 90 stopni.
Są jeszcze mniejsze puszeczki. Też można użyć taką malutką puszkę. Ja spróbuję nagrać, jak będę to zakładał i to udostępnić na YouTubie.